Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, z tej strony Bartek. Zobaczcie, gdzie jestem. Agroma Gorzów Wielkopolski. Przyjechałem pooglądać ciągniczki, bo słyszałem, że parę aktualnie mają na stanie. No i powiem wam, że spodobała mi się jedna Valtra i to bardzo. Zobaczcie, jaki dopasiony sprzęt. T255 na Trelleborgu. Zaczep kulowy. No, 5 par hydrauliki. 2 koguty. Valtra prezentuje się kapitalnie na tych Trelleborgach i na tych czarnych felgach. Zobaczymy, co tu dalej jest. Tutaj kolor oliwkowy, no, też na Trelleborgu. Tutaj 235, no też bardzo ładna. No tutaj też na czarnych felgach z dociążeniem w tylnych kołach. I tu jest 215. Bardzo, bardzo ładna na tych czarnych felgach, naprawdę. Sztos. No ale idziemy do tej. O, ja cię kręcę, zobaczcie. Skóry. Zobaczcie, no wygląda to kapitalnie. Te skóry i te kolory. Zamkniemy drzwi, żeby było lepiej słychać. Leciutko, delikatnie. Zobaczcie, czarna podsufitka. Też kapitalnie to wygląda. Tutaj chyba lodóweczka. No miejsca za siedzeniem jest sporo. O, i dwa gniazda, 25 amper. Właśnie tego mi brakuje w tej naszej poprzedniej białej. Musieliśmy dokupywać taki taki przełącznik, taki rozdzielacz w sumie na dwa. Zobaczymy, odpalimy. Radio wyłączymy na razie. Kapitalnie to wygląda. A zobaczymy ten schowek tutaj. Coś tu można włożyć. Telefony, portfele na pewno się zmieszczą. No i ta kierownica, no mega. Skrzynia Versu w tym modelu. Wstawimy sobie do tyłu jakiś B1, do przodu też B1. Hydraulika. Wyjadę gdzieś tam na pusty teren, to wam pokażę ją lepiej, jak wygląda.
No, te czarne plastiki wszędzie, no też jest super. Świetnie to wszystko wygląda. Nie, no mega mi się podoba. Wy byście brali, jak uważacie? Dobra, już wiem, jak się steruje tym tabletem. Tutaj jest takie pokrętełko. Zobaczcie. Wszystko się zmienia. Można sobie wybrać, co się chce. Po kolei. No naprawdę dużo możliwości jest teraz na tym tablecie. Do wyboru. Dobra, no trzeba wysiąść na dwór i zobaczyć, jak to z zewnątrz jeszcze wygląda. Naprawdę te czarne plastiki no, robią taką robotę, że nie macie pojęcia, jak to na żywo wygląda. Fotel podgrzewany. No, tutaj jest jeszcze taki schowek na dokumenty. Fotel oczywiście się obraca, tam ma parę stopni. O, i tu też dobrze zrobili miejsce na telefon. Właśnie niektórym nie podoba się za bardzo ten tablet, że nie ma normalnego licznika. I powiem wam szczerze, osobiście ta kierownica i ten tablet się bardziej podobają niż w poprzednich wersjach. No już byłem w okolicy, mówię, wpadnę, zobaczę, jak te ciągniki wyglądają. No naprawdę, ta jest mega, mega mi się podoba. Zapalniczka. Te 255, czyli ona w mocy maksymalnej ma 270 koni. No to sporo mocniejsza niż nasza biała. Te 174. Dobra, to trzeba się przejechać i tyle, i odstawiać na miejsce. Zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Wszystko się zmienia z panelu. Dobra, to co, lecimy na przejażdżkę. Altrom oczywiście nie można wyjeżdżać na drogi, jeszcze nie jest zarejestrowana. Tylko po prostu rundka po placu. Chyba za daleko nawet pojechałem. Trochę bliżej była. Więc postawimy na to samo miejsce. Trzeba będzie znaleźć coś do drugiej maszyny, więc trzeba jeździć, oglądać i może coś wybrać.
No ta Valtra moim zdaniem jest numerem 1 w kolejce do wyboru, jak na razie. Pozamykamy. Kapitalnie wygląda na tych oponach i na tych felgach. I ten czerwony idealnie do tego pasuje. Trelleborg. Jaki mamy rozmiar? 600x60 R30 z przodu i z tyłu 710x60 R42. No, koło jest delikatnie wyższe ode mnie. Ja mam 1,81. Petarda. Ta oliwka też bardzo ładna. Także co, zrobię wam taki krótki odcinek z wizyty. Już co nieco wiem, o co chodzi z piątą generacją. Pozostaje tylko kupować, jak to mówię. Także dajcie znać, czy wam się podoba, czy nie, jak oceniacie. To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć.